Okej, to uczyliśmy bardzo ważna zasada, że jest duża różnica pomiędzy pieniądze i religia. Pieniądze można oddać, ale jak mówiłeś imię Hashem raz, to już nie wróci. I mówiliśmy, że mimo że Abaye generalnie rzecz biorąc uważa, że jeżeli ktoś jest podejrzany o pieniądze, to bezpośrednio to wynika na to, że on jest podejrzany również o przysięgę. Jednak jeżeli mówimy, że tam była taka sytuacja, że dwóch stoją przed nami, my nie wiemy, być może to wszystko tak jak wygląda, tak jest. Każdy jest pośrednikiem wobec pól. Ale być może jeden z nich miał wątpliwość, że być może tamten, który nosił to ubranie, tak naprawdę jest mu winien pieniędzy. On jest pewien. Albo tak, albo nie. To na wszelki wypadek on atakował. I na wszelki wypadek złapuje to. To mówimy, że on być może on ma wobec niego dawna pożyczka, to on mówi, teraz ja będę zabezpieczył swoje sytuacje. Ja najpierw włożę na to rękę. Ale przysięgać nie będę przysięgał. Dlaczego? Bo jeżeli zabrałem te pieniądze, to ubranie, później będę znalazł, że właśnie nie jest on mi winien pieniądze, okej, to ja mu oddam, ale przysięgać. Jeżeli będę przysięgał, to kto wróci moja przysięga? Będę miał problem z Bogiem. I to jest dla mnie bardzo kluczowa zasada życiowa. Wtedy Rabbi Zeira się wahał i miał wątpliwość. On miał wątpliwość, co w przypadek, kiedy jeden z nich, oni przychodzą do nas razem. Jeden z nich atakował i złapał w naszej obecności. To pyta Gemara zaraz, jakie były tam okoliczności? Jeżeli on milczył, to jest przyznanie. Jeżeli on krzyczał, jeżeli on milczał, to jest przyznanie. Jeżeli to jest przyznanie, to całość ma zostać u tego, ten, który wyrwał. Jeżeli on krzyczał, to wiadomo, że on się nie zgadza i wtedy musimy mu oddać jego pól. To powiada Gemara, nie. Rabbi Zeira nie potrzebuje nasz pomoc, co w przypadku, kiedy jest światło na skrzyżowanie, kiedy jest czerwone i kiedy jest zielone. Wtedy on wie, czerwone trzeba hamować i zielone można jechać. Nie o to chodzi. On ma pytanie, kiedy właśnie jest taki miks. Kiedy jest to i to. W początku on milczał, co na chwilę wyglądało nam jako zgoda, ale później on zaczął krzyczeć. W sposób techniczny, czy interesuje mnie jego milczenie, czy jego krzyczenie. I w sposób, jak jest to przedstawione w Gemara, to mówimy mniej więcej tak. Albo skoro on milczał, to już zgoda, a po zgodzie nie interesuje mnie, co on powie. Jeżeli ja wręczyłem tobie prezent i ja przyjdę jutro i powiem, nie, za późno. Już transakcja zrobiona, ale z drugiej strony być może skoro teraz on krzyczy, on odkryje nam i daje nam zrozumieć, że jego pierwotne milczenie to nie to milczenie, co nam się wydaje. Nam się zazwyczaj wydaje i dobrze, że tak, że milczenie to zgoda. Ale tu trzeba patrzeć na okoliczności. Okoliczności są takie, że ten kolega znajduje się w Beit Din. Gdzie jest więcej sprawiedliwości niż Beit Din? Cały krzyk, całe krzyczenie, cały protest i świadków, oni są potrzebne zawsze po to, żeby przenieść ta wiadomość, która nam jest znana, dla wiadomości Beit Din. Ale to Beit Din siedzą i oni widzą, jak on wyrwał. To ja mam coś zrobić, jestem spokojny. Nagle ja widzę, że to nie jest tak, jak mi się wydawało. Okej, to zaczynam protestować, tak jak na ulicy. Więc czy my będziemy traktowali jego milczenie jako po prostu zgoda, albo interpretację do tej milczenia dostaniemy przy jego krzyczeniu. Że to milczenie nie było to milczenie o charakterze zgoda, tylko o charakterze grzeczność, biorąc pod uwagę, że on się znajduje w Beit Din. To powiedział nam Rav Nachman, że mamy barajta, która interpretuje naszej Miszny i nie ma inny sposób, jak zrozumieć to, co Miszna mówiła, nasza, inaczej niż właśnie ta teza, co teraz mówiliśmy o przypadek wątpienia Rabbi Zeira. Bo ta barajta mówi tak, że to, co nasza Miszna mówiła, że jachloku, że kiedy dwóch osób trzyma talerz, to i dojdzie rzeczywiście do podzielenia na pół. To tylko w przypadek, kiedy obydwaj trzymają talerz. Kiedy obydwaj trzymają talerz, dojdzie do podzielenia na pół. Ale mówi nam Rav Nachman o tej barajty, że w przypadek, kiedy nie ma to pod ręka jeden z nich, tylko zostało u jednego, to tu będziemy już rozpatrywać sprawę tak jak wszędzie, że hamocimy chavero ala baraya, ten, który wyjmuje pieniądze od kolegi, w jego stronę leży właśnie obowiązek przedstawienie dowód, czyli świadków. Bo teraz fakt jest, że jeden trzyma, to drugi, jeśli on chce to żądać dla siebie, całość albo pół, niech da dowody, czyli świadków. I tu znowu pytamy, w jakim przypadek mówimy tutaj? Innej ma kiedy katany. Jeżeli powiemy, że to jest tak, jak barajta została napisana w ten sposób, należy to interpretować, czyta. To jest oczywiste. Oczywiście, że jeżeli jeden trzyma i jeden nie, to ten, który nie trzyma i chce mieć do czynienia z tym ubrany, niech tłumaczy nam skąd to powinowactwo. Ela, tylko musimy powiedzieć, że jeden z nich właśnie wyrwał przy naszej obecności. I tu potrzebujemy to rozwiązanie jako innowacja, że ten, który wyjmuje od kolegi, powinien przedstawić dowody, mimo że mamy powody, czemu myśleć inaczej. Bo chwilę temu łączymy to. A zaraz, jeżeli on milczał, to zgoda. Jeżeli on krzyczał w końcu, jeżeli on krzyczał, to brak zgoda. To co trzeba tutaj mówić o dowody? Zależy. Milczał, krzyczał. To mówimy, nie. Musimy powiedzieć, że to on milczał w początku i w końcu on krzyczał. Moglibyśmy twierdzić wtedy, że jego krzyczenie to jest interpretacja do jego milczenia pierwotnego, ale mówił nam nie. To tak nie jest. Tylko jego pierwotne milczenie jest dla nas dominująca rzecz. Milczenie to zgoda. I to, że on krzyczał później, to do nas obchodzi. Transakcja już zrobiona. I teraz już tamten naprawdę jest w klubu normalny człowiek, który nic nie ma i twierdzi, że jednak ma, to niech da dowody. Mówi Gemara, nie. No. Nie musimy w ten sposób odebrać ta barajta. Oczywiście barajta mówiła coś takiego, że jeżeli to już nie ma pod ręka jeden z nich, czyli było dwóch i teraz jest tu jednego, to będzie amocimy chavero ala baraya, ale to nie oznacza, że cała ta legenda miała miejsce tutaj, że wyrwał i milczenie w początku i później krzyczenie. Niekoniecznie. No. Nie musimy tak powiedzieć. Tylko co? Aha, by ma jaskina, tu z czym mamy do czynienia? Jaki przypadek mówi ta barajta? Kegon de atu lekaman, kiedy twisu latarwają. Kiedy oni przyszli przed nami, trzymając, obydwaj trzymali. Widzieliśmy na oczy, że oni trzymają i stąd wnioskowaliśmy, że powinno tutaj być podział na pół. Veamrinanlu zilu plogu. I mówiliśmy im właśnie idź i trzeba dzielić na pół. Mówiliśmy albo przez sprzedaż i podzieleni pieniądze, albo fachowca to może zrobić. Wnawku i oni wyszli. Wahadar atu kitafis lechad minaj. I nagle później oni wrócili i przyszli do nas, kiedy tylko jeden z nich trzyma. Co było dla nas bardzo ciekawa niespodzianka. I haj amar, ten, który trzyma, on powiedział, ten powiedział, tłumaczy, co się dzieje, oduje oddeli. On przyznał mi, że jestem właścicielem, dlatego ja trzymam. Wehaj amar, i tamten mówi, ten, który teraz nie ma nic w ręce, mówi, nie, mam zupełnie inna wersja do tego wydarzenia. Bedame jagarty nie alej. Ja wynająłem mu to za pieniądze, on chciał wynająć ode mnie. No mówiłem sobie, jak mam taki bliski zarobek, proszę bardzo. To wtedy właśnie rozpatrujemy tej sprawy i nasze rozstrzygnięcie będzie, że ten, który mówi, że on dawał mu na wynajem, niech on da dowody, że on jest właścicielem. Bo mówimy mu właśnie. Adaś ta haszatlej begazlan, do tej porze podejrzewałeś go, że on jest złodziejem. I dlatego walczyłeś z nim i przyszedłeś tutaj mówić nam, że cały talent jest twój. My jako kompromis mówiliśmy nie dla ciebie, pól na pól. A ty zamiast uciekać jak najdaleko od takiego człowieka, który chciał cię ukraść całość, ty dajesz mu, aż tam mugartle belosa ade i ty teraz wynająłeś mu bez świadkowi. To bardzo mało prawdopodobne. Bardziej prawdopodobne, co on mówi, że przyznałeś mu. I teraz cię minęło. Więc zostawmy teraz spekulacjach. Tak jest, inaczej jest. Fakt jest jeden, że teraz kto trzyma, tylko ten jeden. To ten drugi niech da dowody. Licząc też z okoliczności, że zaraz. My mówiliśmy wam dzielić. Mieliście dzielić. W ten sposób zabezpieczony, bo każdy trzyma pól. Idziemy tam, sprzedajemy i od razu każdy biorę pól i wszystko w porządku. Zamiast tego wynająłeś mu i to bez świadkowi. To już o czym świadczy? Co najmniej świadczy o tym, że musimy cię traktować nie jako osoba wybrana, która bez dowodu będzie miała jakiś przedmiot z racji tego, że trzyma, bo już nie trzyma, to proszę przedstawić dowody. Stąd też wynika z tej Gemary bardzo ciekawa rzecz. Co w przypadku, kiedy oni wrócili, jeden mówi tak, on mi przyznał, a drugi mówi, nie mówi tak jak ten, który mówi, że wynająłem mu. Nie, on mówi, on mi wyrwał. Wtedy Beit Din chyba będą tego traktować inaczej. Bo oni mówi takie rzeczy dziwne. Gdyby on powie, on mi wyrwał, kiedy byliśmy poza Beit Din, będzie on zaufany. I my, jako Beit Din, będziemy wyjęli tałez od ten, który teraz trzyma i doprowadzimy do podziału na pól. אוקיי. Dalej. Wyjbajtej ma, kiedy katani. Jeżeli chcesz, to po pierwsze tak. My mieliśmy wątpienie Rabbi Zeira. Co będzie w przypadku, kiedy w początku on milczał i w końcu on krzyczał? Powiedział nam Rav Nachman, tożma, chodź, słuchaj, mamy barajta, która interpretowała nasza Miszna i mówiła, że to, co Miszna doszła do wniosek, że będzie podział na pól, to tylko w przypadku, kiedy obu trzymają. Jeśli tylko jeden trzyma, to już ten, który nie trzyma, powinien przedstawić dowody. I musimy ustalić, że to było takiej okoliczności, że w początku, że on wyrwał od niego i on w początku milczał i w końcu on krzyczał i mówimy, że i tak on musi dać dowody, czyli nie interesuje nas jego interpretacja przez jego krzyczenie i wobec jego milczenie. Mówiła Miszna, mówiła Gemara, nie, Niekonieczne. Niekoniecznie tak należy zrozumieć tej barajty. Ta barajta mówiła o inne przypadek. Kiedy oni przyszli do nas, oni trzymali to razem, my wysłaliśmy im na zewnątrz, żeby to podzielić na pół, wrócili, kiedy jeden trzyma i każdy dawał jego, każdy dawał to, że tylko jeden trzyma, swoją interpretację. Trzymający powiedział, przyznał mi. Ten, który nie trzyma, powiedział, wynajęli mu. To my mówimy w tym momencie, ty daj dowody. Ale to nie jest przypadek, kiedy jeden w początku milczał, w końcu krzyczał. Nie wiemy, co będzie wtedy. Nie ma, Rav Nachman, z tej barajty nie będziesz miał odpowiedź na pytanie Rabbi Zeira. Wyjbaj tejma, kiedy katani. I jeżeli chcesz, może wypowiedzieć, kiedy katani, tak jak właśnie zostało to napisane. Czyli my mówiliśmy w początku, że można zrozumieć ta barajta w różne sposoby, oprócz ten sposób, jak ta barajta została napisana. To jest niemożliwe. Bo mówić nam, że będą fatygować, napisać cała barajta, z której wniosek będzie tak prosty, że jeśli jeden trzyma, jeden nie, to ten, który nie trzyma, powinien przedstawić dowody, jeśli on chce to żądać dla siebie. Nic nowego. Dlatego szukaliśmy jakiejś kombinacji. Próbowaliśmy powiedzieć milczenie w początku i krzyczenie na koniec. Tego wykluczyliśmy i tłumaczyliśmy tam, że wysłaliśmy im na podział i nagle wrócili, kiedy jeden tylko trzyma i każdy dawał swoją interpretację, to mówimy, jeśli ty uważasz, że my cię ufamy, że wynająłeś mu po tym, jak już podejrzewałeś go na złodziej i my rozstrzygnęliśmy podział na pół, to ty robiłeś to nawet do świadkowi, nie ma mowa, daj teraz świadkowi, że jesteś w ogóle właścicielem. Chyba i tema, kiedy katani, jeżeli chcesz, możemy mówić alternatywna odpowiedź i interpretacja do tej barajty, kiedy katani, tak jak Miszna właśnie została napisana. Teatu lekaman, kitaf islachad minayu. Że oni przyszli przed nami, kiedy jeden z nich trzyma. Dosłownie, z góry oni przyszli do nas, kiedy tylko jeden trzyma. Weidach, misach basarucha. I drugi, on nie był, on nie trzymał, ale on też nie był 100 metrów daleko z tego, tylko on był blisko, on próbował się cały czas tam trzymać. I co będzie? Co w ogóle się robi, kiedy jest mamuna, która leży w wątpliwości? To mieliśmy ten znany spór pomiędzy mędrców i Sumchus. Sumchus powiedział, mamona mutal besafek holkin. Mamuna, która leży w wątpliwości, dzielum na pół. Gdzie on to powiedział? Kiedy ten byk bodnął krowa, który teraz widać cielę, które leży zmarłe. I my nie wiemy, on już umarł przed bodnięciem, czy dzięki bodnięciu. To mówimy, za krowa niech zapłaci całość, bo to jest proste. Są świadkowie, że on to zrobił. Nie ma świadkowi, co z tym cielenem, kiedy on znalazł się na podlodze. Więc mówili mędrcu, że odnośnie tego, to ten, kto chce żądać pieniędzy od kolegi, niech da dowody, czyli właściciel cielen niech da dowody, że ten cielen też jest ofiarem tego bika, ale Sumchus mówi, mamona mutal besafek holkin, jest wątpliwość, niech dzielą się kosztami, pół na pół, bez przesięgi. To mówi nam Gemara, że w tym przypadek, kiedy jeden trzyma i drugi nie trzyma, tylko tam próbuje zaczepić, אבל אפילו לסומחוס, דאמר מרון המוטל בספק חולקים בלא שבועה, to tu nawet według Sumchus, który tam powiedział, że pieniądze, które jest w wątpliwości, to dzielą się bez przysięgi, mode Sumchus, desir halak klumu, ale tu przyznaje Sumchus, że to, że on tam trochę docieka, coś takiego, to nic, to w ogóle nie jest strona, to w ogóle ta wątpliwość nam się nie zaczyna, mamy pewności, jeden trzyma, drugi nie trzyma. I nawet Sumchus tu powie, że ten, kto chce żądać pieniędzy od kolegi, niech przedstawi dowody. A mędrcu tym bardziej. Teraz zaczyna ciekawa dyskusja Gemara, co w przypadek, gdyby on nie wyrwał. Czyli my jeszcze nie daliśmy odpowiedź na pytanie Rabbi Zeira. Jeszcze nie mamy pytania, Mamy same pytanie. Rabbi Zeira miał wątpliwość, co będzie w przypadek, kiedy właśnie jeden wyrwał w naszej obecności i drugi człowiek w początku milczy i później krzyczy. Co będzie odpowiedź? My nie wiemy. Myśleliśmy, że Rav Nachman nam dawał dobry dowód z tej barajty, usunięto, bo daliśmy dwie alternatywne interpretacje do tej barajty, oprócz to, co przedstawił Rav Nachman. Ale zanim będziemy odpowiedzieli na to pytanie, to mówimy tak, że gdybyśmy odpowiedzieli na to pytanie Rabbi Zeira, że tak, to będzie w inny przypadek tak. I gdyby inaczej, to w inny przypadek będzie inaczej. O co chodzi? Przypadek, kiedy on poświęcił, on nie wyrwał, tylko on poświęcił. Poświęcił to dla Beit Din. ברוך אתה אדוני מלך השם בגבורות. אמן. אם תמצא לומר, jeżeli potrafisz powiedzieć i udowodnić, i rozstrzygnąć. Ta wątpliwość to przedstawił nam Rabbi Zeira. Tkafa echad befaneinu, że w przypadku, kiedy jeden wyrwał przed naszej obecności, mocno tam jado, to nie będziemy to zostawili u niego, tylko pól, talerz weźmiemy od niego, bo my widzieliśmy, jak to inaczej było, że to było pół na pół. To co będzie w przypadku poświęcenia? Gdysza i namy kuderze. To jeżeli ja mówię, że wyrwanie przy naszej obecności już nie pomaga nikomu, tylko to wróci do poprzedniego stanu, tak jak weszli do nas, że kiedy obu trzymali, to tak samo będzie powyrwanie, to wiadomo, że poświęcenie tak samo, jeżeli on poświęcił, nie wyrwał, tylko poświęcił to dla Beit HaMikdash, dla świątyni, to tak samo będzie. To nie pójdzie do świątyni. Bo Raszy mówi, że poświęcenie nie ma żadna przewaga wobec wyrwania. Czyli jaki jest to przypadek? Kiedy drugi usłyszał, że to jest równolegle przypadek, tylko poświęcenie. Drugi usłyszał, że ten pierwszy poświęcił. Jaka była jego reakcja? Jaka była jego reakcja? Jeżeli to jest równolegle przypadek, no albo milczał, albo protestował. Nie, to nie jest albo. No. Równolegle do przypadek, który przedstawił Rabbi Zeira. Co było u Rabbi Zeira? Przedstawiona wątpliwość. Że w początku milczał, a potem protestował. To teraz, potem protestował. To tutaj też. On usłyszał, że kolega poświęca i co on mówił? On milczał. Wtedy później przyjdzie do niego skarbnik świątyni, mówi, daj, potrzebuję ta część talerzu. Wtedy on krzyczy. Nie protestował. To mówi nam Gemara, że jeżeli będziemy rozstrzygnięci wobec ta wątpliwość, która przedstawił nam Rabbi Zeira, że jeżeli wyrwał i tak to wróci do ten, od którego wyrwano. I milczenie tutaj nie jest zgoda, bo krzyczenie jest interpretacji do tego, tak? Do tego poprzedniego milczenia. To wiadomo, że jeżeli on nie wyrwał, tylko poświęcił, że później on protestował, to będzie dobra interpretacja do pierwotnego milczenia. Bo na pewno nie ma przewagi przy poświęceniu do wyrwania. Gdzie poświęcił? Może? Pytanie następne, gdzie poświęcił, no bo to jest sygnalne. Dlaczego? Jakie pytanie? W domu. Nie, no przed Beit Dinem, oświadczył, że cała sytuacja się przed Beit Dinem rozgrywa. Wszystko jest analogiczne. Wszystko jest to samo. To mówi nam Gemara. Im tymce lomar, jeżeli potrafisz rozstrzygnąć wątpliwość Rabbi Zeira, że w przypadek tkafa echad befaneinu, że kiedy jeden wyrwał przy naszej obecności mocno tam jado, wyjmujemy to od niego. I gdysza i na mekudeshet. To w przypadek, kiedy on poświęcił, na pewno nie jest poświęcona. Tak? On poświęcił, tamten milczał, w końcu krzyczał, nie jest poświęcona. Bo nawet jeśli wyrwał, to nie jest wyrwana, tylko wraca do tej drugiej osoby. Pytanie powstaje, im tym celu ma od kafa chat befanejnu, en mocino tam jadą. Przypadek, kiedy jeden wyrwał, pytanie jest takie, że jeśli nasze rozstrzygnięcie wobec, kiedy przypadek, kiedy jeden wyrwał i drugi milczał w początku i w końcu krzyczał, en mocino tam jadą, rozstrzygnięcie będzie, że nie wyjmujemy od niego, tylko wyrwał i tamten w początku milczał, już więcej co się stało nie interesuje nas, to zostaje u ten, który wyrwał. To pytanie będzie, i gdysza belotka famał. Jeśli on tylko poświęcił i nie wyrwał, co będzie? Gdybyś powiedział mi, że kiedy on wyrwał i tak mu nie pomoże, to wiadomo, że jeśli poświęcił, to nie jest poświęcone. Ale pytanie jest na odwrót. Że jeśli rozstrzygniamy nasze rozstrzygnięcie wobec wyrwał, jest taki, że jeśli on wyrwał, to zostaje, to wraca do tego, który wcześniej trzymał. Czyli wyrwanie nie pomaga. Co to dokładnie jest? Higdisza belotek afama. Proszę? Co to dokładnie jest? Higdisza belotek. Poświęcił. Belotka pa, bez wyrwania. Mało. Co będzie? Czyli jeżeli mówimy, że kiedy on wyrwał, to będziemy to wyjęli od niego? To jeszcze nie wiadomo, co będzie w przypadku poświęcenia. Być może poświęcenie zmienia sytuację. Być może poświęcenie zmienia. Nie. Jeżeli nasze rozstrzygnięcie wobec pytania Rabbi Zeira, że jeśli ktoś wyrwał, rozstrzygnięcie będzie, że wyjmujemy od niego, to wiadomo, że poświęcenie nie pomaga. To w ogóle nie ulega wątpliwości. Ale w przypadek, jeżeli ja powiem, że kiedy on wyrwał, nie wyjmujemy od niego. Czyli pomogło mu jego przemoc. A to wtedy nadal nie wiemy, co będzie w przypadek poświęcenia. Czy tak samo, czy mniej? Proszę jeszcze raz od początku. Im tym cel lomar. Im tym cel lomar, jeżeli potrafisz rozstrzygnąć wobec to, co Rabbi Zeira miał wątpliwość. Tak, on powiedział, jeżeli jeden wyrwał w naszej obecności, to on nie wie. Albo powiemy, że skoro tamten w początku milczał, to znaczy, że on przyznaje. Albo mówimy nie. Skoro w końcu on krzyczał, to jest interpretacja do jego milczenia, że to nie było milczenie o charakterze zgoda, tylko grzeczność, tak? Im tym celomar, jeżeli potrafisz właśnie rozstrzygnąć w odpowiedzi na pytanie, które przedstawił Rabbi Zeira, że tkapa chat befanejnu, że jeżeli jeden wyrwał w naszej obecności, mocino tam jado, to będziemy to wyjęli od niego, bo po co ty robisz tutaj taki wulgaryzm, tak? Jeżeli nasze rozstrzygnięcie wobec pytania Rabbi Zeira będzie, że mocino to miado, że wyjmujemy to od niego i oddajemy to do tego, któremu wyrwano. Wyjmujemy. Wyjmujemy, tak. To miałem zapisane, że wtedy nie wyjmujemy. To właśnie ja poprawiam. Jeżeli nasze rozstrzygnięcie wobec wątpliwości, która przedstawił Rabbi Zeira będzie תקפה אחד בפנינו, שיש לי וירבל ידן בבנה שהבצנושי מוציאין אותה מידו, ואם הוא יהיה מאוד נגו, נידו פושטה מדו צ'גו שתקגו, תפתדה היא קדישה אינה מקודשת, תפתדה וידו מונפבנו שיש לי און פושווינצ'יל, און ני וירבל, און תלכו פושווינצ'יל בנה שהבצנושי, שנפבנו to nie jest poświęcone. Bo zawsze zachowujemy, że jest przewaga wyrwanie wobec poświęcenia. Po prostu być może trudniej jest wyrwać, niż mówić, ja poświęcam. To, jeśli ktoś robi taki daleko idący ruch, to ma większe znaczenie. Pytanie będzie, wtedy nie ma pytania. Jeżeli my będziemy rozstrzygnąć tutaj pytanie, które przedstawił nam Rabbi Zeira, że jeśli on wyrwał, to i tak nie dopuszczamy do tego, tylko będziemy my od niego tego wyjęli, to już wiadomo, co będzie w przypadku, jeśli on nie wyrwał, tylko poświęci. Że żadne poświęcenie to nie jest. Ale im tym celomartka tkafa echad lefanenu, אין מוציאים אותם בידו. א', przypadek, jeżeli powiemy, że przypadek, który powiedział Rabbi Zeira, że jeśli wyrwał jeden w naszej obecności, to אין מוציאים אותם בידו, pomaga mu jego wyrwanie i to zostanie u niego, nie będziemy od niego wyjąć. To wtedy zostaje nam i tak wątpliwość i gdysza belot kafa mał, co będzie w przypadek, kiedy właśnie poświęcił bez wyrwanie, że będziemy mówili tak samo, że to zostaje poświęcone, albo ja mówię, mimo że przewierwanie to zostaje u niego, ale poświęcenie nie. Jest nadal miejsce do wątpienia. I Gemara tłumaczy nam, skąd jest ta wątpliwość. Dlaczego, jeżeli nawet ja mówię, że kiedy on wyrwał, to u niego zostaje, to nadal ja nie wiem, czy kiedy on poświęcił, to zostaje, czy kiedy on poświęcił, to i tak wraca do ten drugi, który trzymał. Kejwan de amar mar, skoro powiedział mar w tomu kidushin, amirato la gavoa kim sirato le idiotami. Mówienie do najwyższy, do świątyni, jeśli ktoś daje deklarację, ja daję to i to do świątyni, traktujemy to jak przykazanie fizyczne do osoba zwykła. Jeśli ktoś przykazał komuś coś fizyczne i mówi, to jest twój, koniec. Nawet jeśli tamten teraz upiera, że to jest jego, on tego nie dostanie, bo on już przykazał. To mówi nam Mar, że mówienie do wyższej postaci, tak jak świątynie, ma to samo znaczenie, co przykazanie do zwykłej osoby. Czyli po to, żeby coś poświęcić do świątyni, nie trzeba robić charakterystyczne czynności na bicie, tylko wystarczy mówić. Skoro tak, to tutaj, kiedy on poświęcił ten talerz, kemandet kafa damy, to z tego powodu powinniśmy traktować jego tak, jakby on wyrwał. Bo przekazany do inny człowiek i mówieni do świątyni to jest to samo. I on mówił, to nie wyrwał. I wtedy, skoro rozpatrywaliśmy ten temat, że wyrwanie, przypadek kiedy on wyrwał, to już zostaje u niego, to jeśli poświęcił, też zostaje to poświęcone. Odilma albo być może aż tam mija halot kafa. Albo być może tutaj jednak on nie wyrwał. On jeszcze nie wyrwał. Uchtyw jest napisane w Torze, Weish ki yakdish et beito kodesh. Jest napisane mniej więcej tak, że człowiek jak będzie poświęcił swój dom, będzie święty, tak? Dlaczego Tora wybrała przykład od dom? Dlaczego nie mówiła swój majątek, swoje pieniądze, coś tam, jakiś przykład? Czemu Tora mówiła o dom? Ma bejto birszuto, a w kol birszuto. Tak samo jak jego dom, to jest jego teren, jego posiadanie, a w kol również każda rzecz, którą człowiek chce poświęcić, powinno być birszuto, powinno być w jego teren, w jego posiadanie. La pukie ha i de lo birszuto. Właśnie po to, żeby wykluczyć, czemu Tora tak patygowała mówić przykład o poświęceniu od dom, tak jak dom jest w jego teren, tak samo każda rzecz, którą chce człowiek poświęcić, musi to być pod warunkiem, że to jest w jego posiadanie. Że nie można poświęcić. La pukie ha i de lo birszuto, aby wykluczyć to, co nie jest w jego własność i posiadanie. Na przykład ten przykład, który my rozmawiamy. Kiedy ten Ruben, który teraz poświęca, on tego nie posiada, bo Szymon też trzyma ten talerz i Allaha jest razem z tym Szymonem co najmniej wobec pól talerzu, Dlatego Ruben nie może poświęcić cały talent. Czyli z jednej strony, jeżeli tylko będziemy pamiętali i mieli na uwadze to, co powiedział Mar, że mówienie do świątyni to tak jak przykazany do zwykle człowiek, to już wiemy, że on powiedział to tak samo, jak on by wyrwał. Z drugiej strony jest warunek do poświęcenia, który Tora przedstawia. Nie przypadkowo ona wybrała mówić o dom, bo ten dom i jest napisany jego dom, tak? Nie dom z ulicy, tylko jego dom. Tak jak ten dom jest w jego własności, jego posiadaniu, tak samo. Ty nie możesz poświęcić cały talent, który pól wcale nie jest twoje. To jest właśnie, te są te strony wątpliwości. Czyli mamy tutaj wątpliwość nad wątpliwości. Pierwsza wątpliwość Rabbi Zeira, co będzie w przypadku, kiedy tkafo echad befaneinu, jeden wyrwal w naszej obecności. I my nie wiemy. Skoro tamten milczał w początku i krzyczał na koniec, czy interesuje nas tylko jego pierwotne milczenie, bo to ma charakterze przyznanie i wtedy to jest tak jak transakcja zrobiona, albo ja mówię, nie, jego późniejsze krzyczenie to jest interpretacja do jego pierwotnego milczenia, że to nie jest milczenie